Witam w Geometrywialnie. W tym materiale konstrukcja prostych równoległych przy pomocy ekierki i linijki. Przygotujcie przybory i konstruujcie razem ze mną. Wyznaczę dowolną prostą. Niech to będzie prosta P. Aby wyznaczyć do niej proste równoległe, posłużę się ekierką oraz linijką. Jedno ramię ekierki przykładam do danej prostej P. Niejako wyznacza nam to ramię tą prostą. Następnie drugie ramię ekierki blokuje przy pomocy linijki. Dzięki temu tworzy się, ja na to mówię, szyna, po której możemy przesuwać swobodnie ekierkę w każdą stronę. A zatem przesuńmy ekierkę i wykreślmy prostą równoległą. Może teraz po drugiej stronie. Jeszcze powróćmy trochę bliżej. Trzeba uważać, aby nam ta szyna nie zmieniła położenia. Świetnie. Niech to będzie prosta A, prosta B oraz prosta C. Zapiszmy. Prosta A jest równoległa do prostej P. Prosta B jest równoległa do prostej P. Prosta C jest również równoległa do prostej P. Ale co możemy powiedzieć o prostych A, B względem siebie, A, C względem siebie, B, C względem siebie? Te proste też są do siebie równoległe. Zapiszmy zatem to. Prosta A jest równoległa do prostej B. Prosta B jest równoległa do prostej C. Prosta A jest równoległa do prostej C. Czy to są wszystkie możliwości? Sprawdźmy. A do B, A do C, B do C i wszystkie do P. Myślę, że nie zapomniałam o żadnej parze prostych równoległych. Zachęcam do przećwiczenia.